Cześć wszystkim! Znowu po 7. Dalszy ciąg Wiedźmina 3. Latek serca z kamienia. Serce z kamienia. Whatever. Dobra. Musimy poszukać tych miejsc. Nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. Tak, zdecydowanie. Jest blisko domu. Poszukam gdzie indziej. Okej. To jeszcze co mamy do zbadania? Wśród kwiatów? Grób? W takim miejscu? Co tu mogę zbadać? Co tu mogę zbadać? Iris von Everetz lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. Okay. No cóż, w takim razie wykopię grób gdzie indziej. Dobra, co jeszcze mamy? Tak, wybaczcie, że czasami skaczę, ale grałem w inne gry w międzyczasie, w których spacją się biega, więc... Owyt do Wiedźmina zawsze jest trochę nieintuicyjny. Odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Super. Czy pani von Everetz miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek. Nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. No, Geralt. Dawaj. Dobra, może zacznijmy od jedynki. Nie znałem Iris von Everetz i niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Okay. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Okej. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Okej, dobra. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. No, nie wygląda bardziej urodziwie niż wcześniej. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Ciekawe, czy za życia była mniej arogancka. Czy cały czas chodziło o jej obraz? Iść za tobą? Dobrze. Okej, czy jednak cofniemy się w czasie. Co to za miejsce? Jest trochę pokręcony. Wnętrze obrazu. Namalowany świat. Dzieło Iris von Everetz. Ciekawie, jak muszę wy tutaj trafiliście.
My istniejemy w obu światach równocześnie. Okej. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everetz. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. No. Ciekawe, czy lęki da się niszczyć mieczem i igni. Byłoby to bardzo wygodne dla Wiedźmina. Igmo. Igni. Chodź tu. Chyba działa. No dobrze. Szukamy wspomnień pani Iris. Okay. Chodź tu, paskuda. Nie wiem, jak mają wyglądać te wspomnienia, ale na razie nie widzę nic nadzwyczajnego. Więc... Dobra, pokręćmy się jeszcze po tym ogrodzie. Sobie odświeżyć. Odświeżyć olej. Tak, tylko gdzie on był? Upiorom. Widzę, że to również działa na widma. Olgierd i jego żona wyglądają, jakby zamarli w ruchu. I jedno ze wspomnień. Jest zatarte, niekompletne. Musisz je naprawić. No, wszystko na głowie Geralt. A co my tu mamy? Kieliszek. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. Resztki od świętych dekoracji. Dobra. Kieliszek? Pasuje jak ulał. Okay. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto, a ja...
Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. No, jaki miły Olgierd. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Dlatego te widma teraz wyglądają jak pająki. Chyba jakiś większy. Większy i szybszy. Poznaczmy się najpierw mały. I to ma zadziałać. Okej, zdecydowanie próbowałem więcej kłań używać w takiej sytuacji. Wpada jest szybki. No chodź. A to co? Zjawa? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Wszystko na naszej głowie. A coś tu jeszcze mieliśmy? Tak. Weron ślubny. Ten odwar sechitny jest bardzo, bardzo przydatny. Muszę przyznać. Okej. Co my tu mamy? Zamknięte. Okno. Ale drzwi powinny być otwarte, co? Nie. Przynajmniej nie wszystkie. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. Dobra. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Okej. Prawie taki sam jak scena na obrazie. Castel Ravello. Wino z Toussaint. Drogie. Scena na obrazie. Okej, okay, to powinno nam coś powiedzieć. A, palu się dwa pierwsze świeczniki, trzeci jest zgaszony. Myślę, że o to chodzi. A nic więcej, tu nie mamy interakcji. Co? Te, może z tymi... Tym też o coś chodzi. Nie widzę. Kominek się jeszcze pali. No to... zadziałajmy. Okej. O to chodziło. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, nie. Wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz,
Droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. Ta. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Widmo Olgierda. Znowu ty. Nie podoba mi się to miejsce. Zdecydowanie wiem, o czym mówisz, Geralt. A dobra, idziemy dalej. Ciekawe, jakie jeszcze rzeczy tutaj znajdziemy. Możemy się przyjrzeć tym obrazom? Nie bardzo. Okej. To idźmy tam, gdzie nam każą. Małżeńska sypialnia. A, żyli długo i szczęśliwie. Dobra. Zakrwawiony ręcznik. Ręcznik jest poplamiony krwią. A, to nie brzmi dobrze. Not prawie się wypalił. A co my tutaj jeszcze mamy? To chyba nie to. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. Dobra. Co jeszcze mamy? Koszula nocna. Wygląda na nigdy nie noszoną. Okej, czy mam tu jakiś obraz? Chyba nie. To spróbujmy tutaj położyć ręcznik. Okej. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu i pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Na co mu było tyle krwi? Nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Jego portret? Rzeczywiście była malarką. Ciekawe, dlaczego był taki zakrwiony. Czy właśnie w tym momencie podpisywał cyrografy? Z panem Szkiełko? Kolejne zatarte wspomnienie. Dobra. A co my tu mamy? Kielich. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Okej, na obrazie. Nadal coś nie tak. Możemy zobaczyć ten obraz? Kielich, winogrona i coś czerwonego. Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą wodą świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Okej, to chyba tyle. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie.
Nadal coś nie tak. Przyjrzę się jeszcze raz. Nie pamiętam, gdzie było jabłko, gdzie. Winogrona. Winogrona po lewej. Jabłka po środku. A z tyłu kielich. Okej, dobra. Kompozycja. Tak, tak, tak. Dla winogron. Winogrona z lewej. Chyba pasuje. Dobra, jabłka z prawej. To idzie tu. A kielich po środku. Może z tej strony. Wreszcie, wszystko jest tak jak na obrazie. Ślicznie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak. Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Ojejku, Olgar, ty też byłeś kiedyś w tym. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Ojojoj. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! No cóż. A mamusia ostrzegała przed orzenkiem. Okej, kolejne widma. No, ile mam czekać? Okej. Nie widzę, że widma mogą krwawić. Okej, podleczymy się jeszcze. I co my dalej tu mamy? To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Sztuki? Jakiej sztuki? Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami. Takim jak szkiełko? Pewnie do praktyk magicznych. O. Tak, kredy. Zimą dwór był naprawdę ponury. Dobra, i co my możemy tutaj zrobić? Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Hej, no to Geralt, bierz się do roboty. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Wstaw świeczki na środku, na wierzchołkach, na okręgu. Na wierzchołkach i okręgu. Może zobaczmy w ten sposób. Coś widać poknociłem. Okej, no to na wierzchołkach. A gdyby tak... nic z tego. Okej. Na okręgu? To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. I na co ci to było, Olgierd?
Da na to, że gość był niezły. Odojanu Feus, soba kamisa jada, soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Czy wcześniej już miał jakąś umowę? Przakrew! Aha. Do mnie! Gaście pożar! Tego się nie spodziewałam. Okej. Trzeba się tu dostać. Okej, nie działa. Tak lepiej. Tutaj coś wskazuje na marker, ale nie wiem, o co chodzi. No dalej, gro, o co ci chodzi? Jakiś kolejny obraz to jest? Może? Wtedy zaczął palić. Kufel do piwa, ale pita z niego wódkę. Osuszona do ostatniej kropli. Okej. Nóż, pokryty krwią, to chyba tej zimy Olgierd darobił się blizn na ramionach. Kontrakt ślubny. Kontrakt ślubny, zawarty między Iris a Olgierdem. Dobra, panie, co ty mogłeś trzymać? To chyba nie to. Ty, Olgierd, na pewno trzymałeś kufel. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. A ty, kontrakt? Kontrakt musiał trzymać ojciec. Okej. Nad to stoi, że Iris należy się szacunek. Że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przymiarz do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze.
Dość tego. Nie będziesz nam rozkazywał tej... Ojcze! Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić. No cóż... Rodzinnym człowiekiem to Ogier nie był. Wtedy von Everett przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Dokładnie. Co my tu mamy? Okej, więc pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Okej. Zobaczmy. Zadrapania od kocich pazurów. Niewielka miska, jak do zupy. Duża gliniana miska. Taca. Okej, klucznik chyba coś dużego wniósł. To chyba nie to. Może tacę z jedzeniem? Pasuje jak kula. Okej, świetnie. Tutaj pewnie stała duża misa. To chyba twoja miska. Okej. Żadnych innych nakryć na stole. A co tutaj? Mała miska? Do kota? Sam raz. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. No cóż, przynajmniej kota i psa jej zostawił. Olgierd von Everett nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everett. Okej. Na to, że mimo, że ją opuścił, nadal jej mu brakowało. No cóż... Przynajmniej znalazł zły człowiek do towarzystwa niż brak człowieka. Moja żono. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. No cóż. Thank you.
A cóż to za... Hej? Co to było, marzenie? Jakby? Iris? Zobaczyć, jak Holgert umiera? Hej. Daje duże obrażenie. Trzeba na niego uważać. Bardzo uważać. Nie wiem, czy byłem w stanie blokować jego ciosy. Więc to może być lekkie utrudnienie. Okej, wiecie co? Skończył mi się czas. Więc w następnym odcinku mierzymy się z największym lękiem Iris i... No cóż, będzie się działo. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!